My jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej. Przez ponad 30 lat lekceważono w Polsce kwestie związane z obronnością. Doprowadziliśmy naszą armię do tego, że jest niewielka liczebnie i nie była modernizowana, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Przecież nie jest tajemnicą, że skoro dostarczaliśmy chociażby czołgi postsowieckie naszym przyjaciołom z Ukrainy to to były czołgi postsowieckie. Większość osób, także pan redaktor, w ogóle urodziły się już w czasach, kiedy nie było Związku Sowieckiego chociażby. W związku z tym to najlepszy dowód na to, że ten sprzęt był przestarzały. Dziś jest prowadzona bardzo intensywna polityka modernizacji polskiej siły. Rozumiem, ochrony. że pan zamierza ją wspierać. I zawsze będziemy tego typu działania wspierali.